Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się kolejny już raz w grze Salt and Sanctuary. No i cóż, dziś jesteśmy z powrotem w tej tajemniczej jaskini. Wiem, że jest to dosyć ciężkie miejsce. Prawdopodobnie patrząc na to, co tego pilnowało, no ale stwierdziłem, że tak mam lepszego miejsca. Więc idziemy tutaj. I tak, słowem wstępu jeszcze chciałbym tylko dodać jedną lamę, którą zrobiłem. Przez przypadek polazłem w to miejsce tutaj, dosłownie przed chwilą. I potłukłem tutaj wrogów, myśląc, że po prostu to są tylko oni. Podnosiłem rzeczy, z nich dostałem jedno żebro oraz przez przypadek podniosłem coś takiego. Tak potężną jakąś modlitwę czwartego poziomu. I no. No, to tyle w sumie. A teraz możemy iść tutaj dalej, zwiedzać. I miejmy nadzieję, że jakoś sobie poradzimy z tą samą lokacją. Zaczynając od takiego tutaj upadku, który zada nam trochę obrażeń, ale pozwoli porozmawiać z rycerzem. Czerwona komnata klatek nie powinna znajdować się tutaj, lecz w Askarii. Mają tam niesławne lochy, spływające krwią i pełne cierpienia. Co ta komnata robi tutaj? Ten zamek, w którym właśnie byliśmy, nie przypomniał ci? A chmurno zamcza Ulakas? Nie jestem pewien, pewnie źle przeczytałem, ale tak. Sam nigdy tam nie byłem, ale wiem, że zamek nigdy tutaj nie stał. Chmurno zamcza, czerwona komnata. To niemal idealne repliki, na dodatek w jednym miejscu. Czy to dzieło jakiegoś szalonego architekta? Ciekawe, co kryje ta jaskinia. Mówki to kłamstwa, które opowiadają my wszystkim. Również sobie. Okej, nie wiem, co to ma oznaczyć i dokąd to wszystko prowadzi, ale dobra. Jakieś dziwne coś i tak. Teraz pozwólcie, że pójdziemy tędy, bo chcę zobaczyć, czy ta trasa nie kryje czegoś jeszcze. Bo wydaje mi się, że może tutaj coś jeszcze być, zanim pójdziemy taką spokojniejszą. Też nie, dobra, nic nie ma. W takim też wypadku idziemy tamtędy, przez te takie świecące jakieś platformy. Zobaczmy, dokąd nas to zaprowadzi. I tak, będziemy chodzić z pochodnią. A jednocześnie tym czymś i co tu mamy? Kamiennego maga. I to tyle w sumie. Bardzo to niebezpiecznie było. A nie widziałem tam niczego więcej. A co oznacza wprost, że chyba trzeba jednak iść tam w dół tej groty. O ile gdziekolwiek, tutaj cokolwiek jeszcze na nas czeka. Dobra. Miecz ten w jednym ręku jest znacznie wolniejszy niż w dwóch, to mogę już potwierdzić. Ale cóż, no, muszę się nauczyć z tym walczyć w ten sposób. No i tak, idziemy. Z nadzieją na to, że może tutaj nie poginiemy od razu. I że no, nie będzie aż takich problemów, jak były z drzewem. Bo nie ukrywajmy, drzewo, no, przynajmniej mnie bardzo wymęczyło. Okej, co my tu mamy? Nienawistna żuchwa. Okej, znowu to. Tutaj dwóch takich jakichś. I znowu największa hamowa, jaka mogła się stać. Tracimy sól, tracimy inne rzeczy. I, a właśnie, jeszcze tak zapomniałem powiedzieć. Dwa poziomy udało mi się tutaj rozdać. Przynajmniej można nawet nie tylko dwa poziomy, co dwie perły. Bo jak się przekonaliśmy już czasami, perła wcale nie oznacza poziom. Bo tak da się zdobyć perły też w inne sposoby czasami i wydaje mi się, że właśnie tym razem też miałem z jakiegoś innego źródła jedną. Bo jeden poziom jestem pewien, że wydałem, ale co do drugiego właśnie pewien taki bym nie był. No i jeśli chodzi jeszcze też o talizman, to noszę z powrotem ten przyspieszający ataki, głównie właśnie z myślą o walce jedną ręką, która jest powiedzmy, no, wolniejsza niż dwuręczna, co za tym idzie ciężej mi będzie osiągnąć to wszystko. I teraz właśnie jeszcze to coś. To nie wiem, czy tylko mi się tak wydaje, czy rzeczywiście, ale ci przeciwnicy tutaj przypominają mi trochę, jak to się nazywa,
Ich, z kim walczyliśmy na statku podczas samouczka. Ciekawa sprawa. Możecie mi też powiedzieć właśnie, czy faktycznie podobieństwo istnieje, czy to jest mój wymysł? Powiedz, no, to mógł być mój wymysł. No i dostałem znowu w jakiś głupi sposób. Fajnie. Coś mówi, że ta lokacja naprawdę będzie trudna. Ja tak podejrzewam. W sumie coś jeszcze chciałem dodać? Tak, jest jeszcze jedna kwestia. To są takie moje przemyślenia tylko. I powiedzmy, że to jest też pozycja z mojej strony. Nie musicie tego traktować jako pewnika, nic z tego typu, co to co nie. Ale co byście powiedzieli na to, żeby albo zamiast tego podejścia, albo dodatkowo do tego podejścia, żebym spróbował wam też zaprezentować podejście inną klasą? Bo no, naszła mi ochota, powiedzmy, na rozgrywkę trochę inną niż ta, jeśli chodzi o wyposażenie i postać. Albo, jeśli nie zwykłą rozgrywkę, to wyzwanie. Bo mam ochotę właśnie na inny styl gry, ale też mam ochotę spróbować swoich sił w czymś, co, można powiedzieć, bardzo mi, pamiętam, że kiedyś się spodobało. I tutaj mogę szczerze powiedzieć, za dużo tutaj nie osiągnąłem na tym nigdy, a chodzi mi o wiosło. Bo tak, pamiętam, że właśnie wyzwanie gry wiosłem było ciekawe przez ten krótki czas, kiedy go próbowałem. Pod tym względem, że było łatwe, ale trudne, tak. Wiem, że trochę to przeciwny sobie, ale tak najłatwiej mi to opisać. Sama rozgrywka wiosłem była prosta, ale trudna, bo byłem wtedy jełopem, który nie ogarniał statystyk i innych takich rzeczy. I tak, pomyślałem o tym, żeby właśnie spróbować znowu rozgrywki wiosłem. A ma to u mnie w sumie, powiedzmy, dwie podstawy, dlaczego tak nagle mi na to naszło. I jedna z nich to to, że ostatnio naszła mi ochota po prostu na... Okej, zaraz zobaczymy, co to talizman złotokamienny, ale tak, znalazła mi ochota na granie w jakiejś grze. I to może być zarówno w RPG-u, może być tak, także w grze komputerowej. Przy RPG-u, przez RPG-u myśli RPG-a stołowego, żeby nie było. Właśnie spróbować grać jakąś postacią taką... Niekoniecznie musi być religijna, czy związana z jakimiś mocami boskimi, ale korzystająca z jakiejś bardzo prostej broni. Po prostu nie jakieś miecze, czyli wymagającego wielkiego szkolenia, a właśnie jakieś tam, powiedzmy, prosta broń, jak może ewentualnie jakieś właśnie buzdygany, pałki, jakiś nożyk, ewentualnie nawet właśnie to wiosło, jak tutaj jest zaproponowane. I właśnie myślałem o tym, żeby sobie taką rozgrywkę sobie poprowadzić. Bo tak jak ostatnio miałem wielką ochotę ciągle na maga, tak teraz mi się to powiedzieć odwiedziało, byłoby kłamstwem. Ale trochę zmieniło, to na pewno. No więc tak, to jest jedna rzecz. A druga jest taka, że w sumie... Po prostu chcę spróbować też czegoś innego w tej sali, ten Sanctuary. Więc tak, dlatego też taka propozycja. A ostatnia w sumie kwestia, czy tam też sprawa, to to, że... Wydaje mi się, że po prostu... Może nie tyle źle zbudowałem postać, co... branie lekkiej zbroi było... błędem. Bo jak widać, nasz wybór zbroi jest, no, niewielki, powiedzmy. Natomiast ciężkie co chwilę, czy jakieś fajne zdobywamy. Ale tak... Nie, żeby nie było, to nie tak, że moja obecna postać mi się nie podoba, czy coś, nie, bo świetnie mi się gra tym. Tylko no, nasza po prostu taka chęć, nagła. Dlatego też wam się tym dzielę. Bo równie dobrze dla mnie prowadzić dwie rozgrywki tutaj nie będzie problemem. Ewentualnie zastąpić się tą jakąś inną. To wszystko jest tylko i wyłącznie kwestią tego, co wy preferujecie. I tak, jeśli będziecie chcieć, jak najbardziej to zrozumiem. W końcu... Niektórzy już mogli się przyzwyczaić do tego, co jest tutaj, albo może im się ogólnie to podobać, bo nie wiem, chcieli takie, a nie inne podejście zobaczyć i... A, tutaj chyba jest ściana? Tak, nawet na pewno jest ściana. Więc... jeśli tam mamy się jakoś dostać, to chyba to będzie sufitem. No. A teraz idźmy przed siebie i
Liczmy na to, że może nie zginiemy tutaj w jakichś mrocznych czeluściach. Sno. Tak, sufit. Jednak zanim pójdziemy na sufit, chcę zobaczyć, co się skrywa w tym miejscu, a jest to pierścień blasku. Rozświetla otoczenie. Okej. Jednak ja i tak wolę nosić to ogniwo, bo no nie ukrywajmy, konsekwencje nienoszenia go są ponoć wielkie, dramatyczne dla magów. Niby nie byłoby problemem, patrząc na to, że magii prawie nie używam, no ale jednak jak zacznę jej używać, to wtedy będę odczuwał skutki aż nadto. Dobra, idziemy tak. Tak, bo tutaj widzę jakąś znajdźkę. A nie, dobra, to jest znajdźka dla tych, którzy chodzą normalnie. W takim wypadku nawet nie wiem, gdzie idziemy do końca. Ale... tak, chyba znajdziemy zaraz to, czego szukałem. Dokładnie, mamy to. Oraz dodatkowo wór soli. I tak, kły niepotrzebne. Tutaj spadać można bezpiecznie, w miarę, tak, więc idziemy. I no, już trochę zabłądziłem, powiem szczerze, jeśli o to chodzi. Nie wiem, czy będę po prostu pamiętał, którędy gdzie dojść, ale no. No i wracając jeszcze do kwestii ewentualnego wiosła. Jeśli chodzi o wiosło, to po prostu... Chciałbym sobie wspominać, jak to wyglądało. Bo naprawdę mogę powiedzieć, że postacią z wiosłem nie dolazłem za daleko. Bo, nie ukrywając, było to nadal chyba przed krakeńskiego cyklopa. W sensie, nie przed, tylko, że nie pokonałem go po prostu. Bo tak po prostu, no, nie radziłem sobie, jak mówiłem. To jest jedna rzecz, a druga, takich istotniejszych. Pamiętam, że poza właśnie krakeńskim cyklopem, który był dla mnie problemem ogólnie wtedy, nieważne jaką postacią bym próbował, to bardzo dobrze sobie radziłem. I w ogóle jest jeszcze jedna ciekawa sprawa, jeśli chodzi o samą rozgrywkę. Nie, ja rzębinowy pastorum, serio. Serio, gro. Dopiero sobie go zrobiłem, ale tak. Tak teraz mogłem to z pełną premedytacją powiedzieć. Albo nie spotkałem jakimś tym tych małych, wkurzających gówian, które były tam za cyklopem od razu. Albo jeśli spotkałem, to jakimś cudem po prostu w ogóle nie wiedziałem, nie pamiętałem. Co teraz? Nie skaczę w taką przepaść pewną. Bez sensu. Taka trasa po nic. Jeszcze teraz będę się przez to wszystko jeszcze raz przełazić. No cóż, jakoś sobie poradzimy. Miejmy nadzieję. A jednak sobie nie poradzimy, tylko zginiemy. Okej, jeszcze tylko szybko takie coś, żeby ewentualnie ten mój mieczyk był jeszcze mocniejszy. No, ale tak, wracając. Więc, no, byłbym bardzo wdzięczny za wasze opinie. A teraz się tym też nie przejmujmy i przez przypadek użyłem worka soli. Nie, żeby to miało jakiekolwiek znaczenie, ale tak. Zdarzyło mi się. No i tak właśnie, jak mówię, skupmy się teraz na tej rozgrywce. A ewentualne rzeczy związane z tą inną będziemy robić... Jak to się nazywa? No, ewentualnie na tej innej rozgrywce, co jeśli ona będzie. I tak, bursztynowa figurka. Znowu te dziady. Jeszcze więcej tych dziadów. Czy jeszcze więcej rozdartych mieczników. I idziemy gdzieś. Nawet nie wiem gdzie. Nawet nie wiem po co. No ale idziemy. Bo jakby inaczej. Okej. I to jest gdzieś w tych całych latkach? Czy jak? W sumie pewien nawet nie jestem. Ale wszystko by sugerowało, że tak, że jesteśmy teraz w tym miejscu od klatek. Aj, właśnie, dobrze sobie jeszcze przypomniałem. Musimy... czymś spróbować... zdobyć... te popioły, czy cokolwiek to jest, za to oko. Kilka sztuk co najmniej, bo... jak to się nazywa? Potrzebujemy tego na rangę w przymierzu. I też potrzebujemy... uszu jakichś...
chyba podstawowych przeciwników, którym w ogóle nie chcę wypadać. No i przydałoby się jeszcze coś innego, ale to coś innego to akurat mamy. I mamy też przy okazji klucz do piwnicy i tu jakieś okropne pająki, które na szczęście szybko padają, więc o, nie jest aż tak źle. Pewnie są tak równie okropne co tamte dziadostwa, sądzę po tym, że schodzą z filarów. A już tak zauważyłem, że jak wróg schodzi z filarów, to jest okropny. Tak, samym kluczem do piwnicy nie wiem, co zdziałamy, ale mamy teraz tu jakieś inne przejście. Które być może... O, proszę. Zaprowadziło nas tutaj z powrotem. No dobra. I teraz gdzie jesteśmy? A! Okej, już wiem, gdzie jesteśmy. Co ciekawe, bardzo szybko wróciliśmy na miejsce, z którego wyruszyliśmy. Co jest, jak dla mnie, plusem. I teraz tak, czy powinien to wypić? Tak, powinien to wypić. Narzucamy znowu tą moc. I z tą mocą jednoręcznie pokonujemy go trzema ciosami. Czy bez niej było tak samo? Nie wiem. Więc no. Ich pokonujemy dwoma natomiast. I to mi się wydaje, że się nie zmieniło. Natomiast... co do innych kwestii, to nie wiem, co mam więcej powiedzieć. Poza tym, że zastanawiam się tylko, czy aby na pewno nawet się nie okaże, że dajmy coś, jeśli bym podjął tę inną postać, to nie okazałoby się, że ta jest naprawdę słaba, czy coś. I nawet dajmy na to takie wiosło okaże się mocniejsze. Co byłoby, nie ukrywam, zaskakujące. A jednocześnie do przewidzenia, patrząc na to, jaką ja jestem, lamą, nieogarem i tak dalej. Postać niby robiona przy użyciu magii, którą moim zdaniem, przynajmniej wcześniej, była OP. Dzięki, gro. Dzięki po prostu. Czy teraz uważam, że jest OP? Wracając jeszcze do oryginalnego tematu. Nie wiem. Jest mocna, jest przydatna, na pewno na początku gry znacznie nam ułatwi łażycie. Zapomniałem, że coś tutaj miałem. Straciliśmy 30 tysięcy soli. No i niestety, takie właśnie momenty, powiedzmy, jeszcze bardziej przekonują, że może warto spróbować czegoś innego, bo... To jest akurat moja wada. Której może większość z was nie wiedzieć. Ale nienawidzę w takich grach tracić dużych ilości waluty... czy waluty doświadczenia, i tak dalej. Wiem, że niby nie ma tutaj żadnych... powiedzmy kar za to, tak jak ma to miejsce w Dark Souls 2, które swoją drogą niedawno odzyskało znowu online'a. Podobnie jak wszystkie pozostałe części, oprócz Prepare to Die. Niestety, za smutkiem, nie byli w stanie tego dotworzyć, albo najprościej w świecie chcieli mieć kolejny argument, żeby ludzie przesiadli się na Remustarded. Ja akurat się przesiadłem na Remustarded i to z własnej woli, co ciekawe, prawie że... A mówię prawie, że głównie dlatego, że po prostu w Remustarded, czy Remastered, jak zwał, tak zwał, musiałem grać głównie dlatego, że mi pada, a Prepare Today błędnie czyta. Nie wiem czemu do tej pory. Ale tak, no więc... tak. Po prostu taka ciekawostka, no i wracając. Niby nie ma tu żadnych konsekwencji, ale z drugiej strony naprawdę takich rzeczy nie lubię. Jak za często mi się takie rzeczy zdarzają, to często po prostu jakby tracę wenę do... grania daną postacią. I jakkolwiek grać mi się bardzo chce fajnie, tak najchętniej też dodatkowo tak trochę właśnie bym też zaczął od początku z takiego głupiego powodu. A z dodatkowym doświadczeniem, które mam teraz za dojście aż tutaj tym magowojownikiem, no zdecydowanie lepiej bym poszło dzięki temu, nieważne czym innym bym grał. Ale no. To jest tylko takie moje głupie gadanie, nie musicie się tym w ogóle przejmować, ani nic z tego typu. Bo wiem, że pewnie większość z was tak by chciała kontynuacji, albo nawet inaczej, po prostu będzie dla was bez różnicy. I teraz tak, klucz do piwnicy tutaj zadziałał. Ciekawe, czy zadziała tam wyżej. Jestem prawie pewien, że nie, skoro zadziałał tutaj, ale... może będzie tak wspaniały, jak co niektóre klucze też w innych Souls-like'ach. Otwieram milion miejsc. Więc zaraz zobaczymy. I tak. Bardzo możliwe, że właśnie się... I znowu od nowa. Trzeba tu iść. Nie, nie, nie. Nie. Po prostu nie.
A co to chciano? Jak właśnie w niektórych souls-like'ach, metroidwaniach, jak zwał tak zwał, zdarza się też, że właśnie jeden klucz potrafi otwierać wiele miejsc. Więc nie będę oceniał, jak jest, jak nie jest. A zamiast tego skupmy się na tym, żeby po prostu przeżyć, nie stracić tych solnych ochłapów, które tam teraz leżą. I wydaje mi się, że różnica nadal jest strasznie niewielka na tym wzmocnieniu. Ale cóż, nie wiem co więcej powiedzieć. Temat po prostu jest niewielka, moim zdaniem. Więc idziemy, próbując walczyć z losem, który wprost mówi: poddaj się, dosyć tego, będziesz ginąć, tracić, i tak dalej. Wiem, że to może, czy nawet nie może, zdecydowanie jest to mocna nadinterpretacja, więc spokojnie, to nie tak, że ja naprawdę wierzę, że tak to jest, ale no, można tak to sobie zinterpretować jako to, że nawet sama gra już chce im pokazać, co się męczysz, po prostu zaczynaj od nowa. I tak, jeśli chodzi oczywiście też o ewentualne zaczynanie od nowa, to nie musicie się martwić, żeby pokazywał wszystko cały czas. Bo oczywiste jest, że dajmy na co, bossów jakkolwiek, nawet jeśli powtarzają się, to jest oczywiste, bo no, wszystkie pokonaliśmy, bym pokazywał jakieś niektóre miejsca, tak? A prawdopodobnie odpuściłbym sobie kwestie takie, jak dajmy na to, no nie wiem, a jak to się nazywa? No całe lokacje. Oczywiście, dajmy na to lokacje, których nie znamy, to oczywiste, że pokażę, ale no. Zresztą dobra, wiecie o co chodzi, nie będę tutaj więcej paplał takich głupot, bo no, tylko marnuję czas wasz i swój. I swój oddech niepotrzebnie też marnuję. A teraz gin, dziadostwo. Dobra, dziadostwo umarło, nie umarło, więc gin, dzięki. Bierzemy pochodnie, bo jest tutaj dosyć ciemno. A, i teraz dwa dziadostwa. Dobra. Nie możemy trafić na ich krzyk, bo ich krzyk nas dobije. No i tak, jeśli byśmy właśnie jeszcze mieli tak grać, to od razu powiem, tamta postać byłaby innego typu. I tu nie chodzi, od razu mówię, o zbroję tylko i wyłącznie, ale też o podejście. Bo czymkolwiek by było, nie było, na pewno zdecydowanie... A jak to się nazywa? Zdecydowanie mniej bym się skupiał na potencjalnej magii, jeśli bym jakąś tam miał używać, chociaż wątpię. A zdecydowanie bardziej na rzeczach takich jak chociażby HP. Bo tak delikatnie mówiąc, czuję, że tutaj czasami mamy go zdecydowanie za mało. I czy klucz zadziała? Nie, tak jak myślałem. Więc musimy iść tam, do tej piwnicy, którą udało się otworzyć przed chwilą. Dobra. No tak, co z tego, że mam wielkie obrażenia, jak byle pierdno strafi, już jesteśmy prawie martwi. No i nie podobają mi się te świeczki, bo niestety jestem świadom, co one mogą sygnalizować. Wybeszone truchło. Kolejny bossu. Który ma nas na dwa uderzenia. Ej. Ciężko będzie. Ciężko będzie. No i jeszcze bardziej daj mi to do myślenia, czy w sumie jest to odpowiednia lokacja na ten etap. Czy nie przesadziłem znowu idąc gdzieś nie wiadomo gdzie. No, opcja jest bardzo prawdopodobna, że ostro przesadziłem ponownie. Chociaż z drugiej strony, czy to jest też taka przesada? Okej, okay. Są to przeciwnicy, którzy jeszcze niedawno byli dla nas teoretycznie czymś, co jest bardzo niebezpieczne i tak dalej. A, i właśnie jeszcze... A. Pewnie to jest jedna rzecz, jeśli chodzi o statystyki. Jeden się zobaczyć, czy w ogóle zdarzyło się tak, może, że mamy zwiększone zdrowie od początku gry? Tak teraz, jak właśnie się zastanawiam, to bardzo możliwe, że nawet HP-ków nie zwiększamy od samego początku gry. Jeśli tak, no to
Nie dziwię się, że jestem taki papierowaty i tak łatwo ginę. W szczególności na takich etapach jak ten, już tutaj, teraz. Z startową ilością życia, to naprawdę bym się nie dziwił. Z drugiej strony wytrzymałość tam jakoś... gdzieś chyba ulepszałem, więc potencjalnie mamy więcej życia. Chociaż ciężko mi to teraz tutaj tak stwierdzić w pełni. No ale tak jak mówiłem. Jeśli ewentualnie drugą postać zacznę. A jest to... delikatnie mówiąc, trochę chociaż prawdopodobne. Mam takiego kaprysa, więc może nawet jeśli wy nie będziecie mieć ochoty, to zacznę i tak pokazywać. Jak to się nazywa? Oczywiście wtedy to bym zrobił z tego osobną playlistę, żeby nie mieszać obu postaci. Ale wracając. Co to chciałem? Bo teraz tak naprawdę się trochę gubię w tym, co chciałem przekazać. No. Tam zdecydowanie więcej bym wytrzymałeś inwestował. Tak jak to też zresztą było w Elden Ringu. Gdzie początkowo niby nie miałem aż tak dużo w życiu, a potem miałem aż powyżej optimum. Zdaniem większości. Dosłownie tak jak się teraz dowiedziałem, co byłem już daleko, daleko powyżej zalecanych maksymów przez większość graczy. Ale tak, co ja to będę tu gadał o takich głupotach. Po prostu użyjmy tego. I spróbujmy pokonać wroga. Widać, że będzie bił, że bije ogniście. To jest dosyć niefortunne, patrząc na nasze odporności. Więc chyba trzeba będzie znowu pierścień odporności ognistej tutaj wziąć ze sobą. Też nawet nie wiem, czy on wystarczy, patrząc na wszystko. I w ogóle ten atak wydaje mi się strasznie głupi. Bo tak naprawdę nie da się tego uniknąć w żaden sposób, tego ognia tutaj. No przynajmniej tak mi się wydaje, że nie da się uniknąć. No po prostu nie widzę tutaj w tym logiki żadnej. No ale dobra. Ale dobra. Wstąpiłeś na wytrzymałość? Inna statystyka za co odpowiada, bo tak teraz... wytrzymałość to jest udźwig. No cóż, tak czy siak, ja biegnę szybko z powrotem do bossa i widzimy się za chwilę. No dobra, jesteśmy znowu u bossa. I zapomniałem w sumie o najważniejszym. Czyli o tym, żeby jednak ubrać pierścionek odporności na ogień. Więc życzę szczęścia. A jedne tylko co to... I co mogę powiedzieć wprost, to to, że... jak to się nazywa? Wymieniłem... talizman. Na ognisty. Bo stwierdziłem, że właśnie... może być sensowniejszy niż to, co miałem do tej pory. Bo szybkość ataku na wielkim mieczu, jakkolwiek jest miła i przydatna, tak nie jest najistotniejszą rzeczą. I trzeba uciekać teraz. No nie wierzę. Szczęście, że tu jest ta ściana, ale nieszczęście, że tak zginąłem. Ale tak czy siak, wydaje mi się, że będę w stanie go pokonać. Muszę tylko ostrożnie podejść do niektórych tematów. No i tak, kolejny odcinek będzie zmarnowany na jakieś moje głupoty. Ale dobra, usuniemy to i... strażnik. Czemu ja zapomniałem o strażniku? Że jakby go tak postawić na środku... Oj, to może być ciekawe. Ale dobra, nie będę wam tutaj zanudzał. Widzimy się za chwilę. Okej, jesteśmy już prawie na miejscu i swoją drogą przypomniałem sobie o jednej rzeczy w sumie. Otóż przecież jest jeszcze całkowicie jedna lokacja, inna, której nie zwiedziliśmy ostatnio. A do której też można by było pójść, więc... warto to przemyśleć. Przepraszam bardzo, co to w ogóle było? Dobra, dziękuję. Udało się wezwać strażnika. Teraz jeszcze to. I może się uda wygrać tym razem.
Okej. Czerwony odłamek, więc mi nie trzeba na razie. I dobra. Jeśli tutaj będzie za trudno, to tak. Jest jeszcze to całe drugie miejsce. O którym nie będę ukrywał do tej pory, żem zapomniał. I tak, dało się pokonać znowu. Zdecydowanie. Brakuje mi trochę... Nawet nie wiem, czy to jest życie, czy czegoś innego. Ale czegoś zdecydowanie brakuje. Więc zobaczmy jeszcze raz pierścienie i... My ten mogę wyrzucić na razie. Ogień. Moc leczenia, nie. To mam już jedno. Czy tego nie noszę? Nie noszę, okej, czyli ryzykuję. Siła mi niepotrzebna. Siła woli. Moc tajemna. Nie wiem. Powiem szczerze, nie wiem, co powinienem tutaj zrobić teraz. Wezmę po prostu odpocząć nogi, no i... Ostatnia próba. Jak się nie uda, to kolejny odcinek może będzie z tamtej innej lokacji. Jak tam też będą problemy, no to... Nowa postać, już definitywnie. Bo to nie tędy droga, żebym po prostu się męczył cały czas, byleby tylko na siłę zostać przy tej postaci. No ale dobra, do zobaczenia za chwilę. Okej, jestem już. Sprawdza na przegranej pozycji, prawie że od początku. Bo tak, życia trochę mniej. Ale no, warto spróbować i tak, czemu nie? Okej, strażnik jest. I dwa szybkie strzały, które do mnie pokonują. Nie. Powiem wam szczerze, ja nie jestem w stanie. Nie jestem w stanie. To... Nawet nie chodzi o to, że ten... Że nie chcę. Ale po prostu, podobnie jak drzewo, taki ten boss mnie irytują, na pewien sposób. Przy czym każdy z nich w całkowicie odmienny sposób. Drzewo, po prostu przez tą dziurę bardziej, która powodowała upadki. No i tak ogólnie, można powiedzieć, było, no powiedzmy, w bardzo korzystnej dla siebie sytuacji, gdzie miało wsparcie z każdej strony, ale tutaj... Tutaj to po prostu... Ciężko mi powiedzieć, co jest takim tak, ale... Coś mi wewnętrznie w tym bossie naprawdę nie pasuje. Tak więc, no... Teraz, kiedy już tej soli całej nie mam... Nie pozostało nic innego, jak tylko... pójść do tej innej lokacji. Niby 33 minuty już mamy nagranie, ale... Ja chcę pójść już teraz. Przekonać się, czy to naprawdę jest... Aż taka niesprawiedliwość? Czy może jednak tylko trafiłem na nieodpowiednią lokację w nieodpowiednim momencie? Bo kto wie, może i sala klatek i to coś miało być znacznie później. Się jeszcze przekonamy. A póki co potrzebujesz pomocy, tak, podróż. Chciałbym udać się do Opuły Zapomnianych. Okej. Jesteśmy tutaj. Czy będę dawał tutaj... Okej. Dobra, to jest to miejsce, no tak. Będę się przychodziło, oryginalnie. Pan tam się tym dziwił po raz pierwszy. Ale tak, i tutaj chyba też w tej lokacji spotkaliśmy Mimika. A to jakiś przedmiot? Bursztynowa figurka kolejna. Miło. Aj, dużo tych bursztynowych figurek. A zastosowania nie ma. A, na dzień dobry, latający łucznik. Wiedzą, jak pocieszyć człowieka. Na mnie nie bije strasznie dużo. Tak, brawo ja. Zaznajdzie, jak jestem w stanie spadać wszędzie. Ale okej, są to... stalowe szerszenie, okej. Okej. Nazwa... Nie wiem, czy adekwatna, czy nie. Ale, no, niech będzie.
I dobra. Sama lokacja na razie wydaje się po prostu być... Okej. Okej, dobra. O, dużo mówię o tej lokacji. A, oznacza to więc też to, że trzeba korzystać sobie z takiej magii, żeby widzieć niewidzialnych. Na szczęście byłem na to gotowy i wiedziałem, że coś takiego można nastąpić. I co my tu mamy? Pistolet skałkowy. Co to konkretnie jest? Nie wiem. Okej, czyli to są takie przeciwniki, których teraz widzimy, wcześniej nie widzieliśmy. Okej, i kolejny szerszeń stalowy. I widziałem właśnie nad głową jakiś status. Co to za status? Nie mam pojęcia. Naprawdę nie mam pojęcia. No ale jakiś był. A tu mam jakieś wyjście do skrzynki. Boga, nie bądź minikiem. Okej, nie jest. I jest tutaj jakieś dziwne coś skorpiona. Czyżby kolejna zbroja ciężka? No, oczywiście. Widać, że ta gra też nie uwielbia jeden konkretny typ pancerza. Tutaj kolejne przyrównanie dziwne, zupełnie jak Pathfinder Kingmaker. Gdzie dosłownie, osobiście mogę powiedzieć, że nie widzę... Nie rozumiem, ale tak, nie widzę najmniejszego sensu, żeby korzystać z ciężkiej zbroi. Gdyż, iż ponieważ... Po prostu chodzenie bez zbroi jest zawsze lepsze. I przy okazji, to jest klasy pierwszej. Tu mam klasy drugiej. Znaczy, klasy zerowej, który jest lepszy na wszystko poza truciznami, elektrycznością i ogniem. Po prostu wow. O, przy okazji, stary znajomy z zamku, cześć. Jesteśmy w stanie cię pokonać jakoś szybko? Powiedz mi proszę, bo... No, szczerze to nie sprawdzałem. Jakoś tak po prostu unikam cię od początku. O, może jesteśmy w stanie? Kto wie? Zaraz się przekonamy. I... Wow, 1200-410 zł. Nawet fajnie się ich pokonuje, muszę przyznać. Okej. Okej. Ciekawa sprawa, bo ty nie widziałem tego wroga, czyli zaklęcie musiałem się skończyć. A mimo to była taka niewielka jakby aura, która go zdradziła. Ciekawa sprawa. Chociaż dobra, może to też było tak, że go widziałem, tylko właśnie było zbyt jasno, żeby zauważyć jego sylwetkę. Chciałem tylko właśnie tą aurę. Kolejna figurka, dobra. A, trzech takich teraz tutaj znowu. Pokonani. I co dalej w sumie? Pierścień złotokamienny. Właśnie, mieliśmy się zobaczyć jeszcze talizman złotokamienny. A, talizman złotokamienny, gdzie to jest? Twych ataków... Dodaję do twoich ataków obrażenia od błyskawic. Przyjemne. A pierścień złotokamienny w nocy co mówiłem przed obrażeniem z błyskawic? Sensowne, dobra. Właśnie to jest jeszcze coś, o czym nie pomyślałem, że może błyskawice właśnie byłyby dobrym rozwiązaniem na niektóre z moich problemów. Zamiast ognia. Ale dobra, tu mamy też przeciwnika starego, znajomego dosłownie. Przy czym chyba wcześniejszy nie korzystali bezpośrednio z toporów, tylko z czegoś innego. Pewnie nie jestem. Ale dobra, dostaliśmy tu jakieś rzeczy, on został pokonany, a tam coś jest. Ano, może być, ale na razie się tym nie przejmujmy. Tak, odcinek będzie znacznie dłuższy, ja to wiem. Czyżby boss już jakiś? Tak. Nietykalny inkwizytor. No dobra. Pokaż, no, inkwizytorze, na co cię stać? Okej. Mamy odpowiedź chyba na mój problem. Powinniśmy najpierw się udać tutaj.
pozbije naprawdę dużo, ale jest papierowaty, łatwiejszy do pokonania. Można powiedzieć, że jest dużo bardziej dostosowany do naszego poziomu niż to, co było tam. No. Albo mówię tak po prostu, bo jest łatwy. Tak czy siak, udało się go pokonać. Jej. Więc może jednak, jeśli dalej będą takie tutaj sytuacje jak ta, będę w stanie się przekonać, żeby zostać przy tej postaci. Więc... tak, potencjalnie... przemutkę się potencjalnie. Może będę jeszcze tą postacią grał dłużej. Na pewno jeszcze, dopóki się udaje jakkolwiek, to te odcinki jakieś 1, 2, może 3 zrobię. Ale również też spodziewajcie się, że właśnie zacznę w takim wypadku też ogrywać tą jakby drugą postać. To czemu by nie? Co my tu mamy w Erksoli? A no, a jako, że będę ją ogrywał, może to po prostu pozwoli mi też przećwiczyć coś, co, czego tutaj bym nie przećwiczył i da mi po prostu nowe spojrzenie. Także no. Tak, prawdopodobnie będzie drugie podejście, jak mówię, równoległe z tym. Kiedy zacznę je nagrywać, ja jeszcze nie wiem. Jaka to będzie postać, nie jestem w stanie powiedzieć. Może będzie to kapłan, może to będzie coś innego. Jeszcze się zobaczę. A póki co tak, pójdźmy szybko odzyskać utraconą tam sól. I jak już to zrobimy, to na tym będziemy kończyć. Tak, kolejny epizod, będziemy zwiedzać prawdopodobnie to miejsce. Jeśli nie to miejsce, to ewentualnie... ewentualnie więcej innego. Bez żartów. Kolejna lokacja, która za darmo daje jarzębinowy pastorał. Ej, to jest aż smutne. Ja go se stworzyłem. A tutaj rozdaję tak za darmo na prawo i lewo. Jeszcze rozumiem, gdyby to jeden był tam... w tamtej tej jaskini, czy jakoś tak, ale... ale to żeby była tylko tamta jaskinia, nie! Tutaj dali w jaskini. Tu kolejny. Po prostu... aż za dużo ich dali. W sumie aż mnie tak zastanawia, czy kojarzy jakieś inne gry gdzieś, gdzie podobne przedmioty rozdawano też w aż tak wielu miejscach? Nie, nie kojarzę. No i cóż, straciliśmy sól. 30 tysięcy kolejne soli. Przez to, że byłem głupkiem i nie zrzuciłem sobie tego zaklęcia obserwowania tamtego świata. Niematerialnego, ale dobra. Ja w takim razie już sam pójdę, dokończę zemstę na tamtym gościa. Póki co to tyle. Dziękuję wam bardzo za uwagę. No i trzymajcie się, hej, hej, takie tak, i tak dalej, i tak dalej. I ja jeszcze w międzyczasie może gdzieś znajdę sobie jakieś miejsce do farmienia soli, więc no, trzymajcie się i hej, hej, ponownie. Pa, pa.